Hej, witam wszystkich w kolejnym, trzecim już odcinku naszej serii z Baldur's Gate'a trzeciego. Jesteśmy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli na tej plaży, na której wylądowaliśmy po rozbiciu się statku łupieżców umysłów, z którego w cudzysłowie uwolniliśmy się razem z naszymi nowymi towarzyszami, którzy teraz chyba gdzieś zniknęli i prawdopodobnie trzeba będzie ich znaleźć. A więc lecimy dalej, nie będziemy przedłużać wstępu, żeby odcinek nie wyszedł zbyt nudny. Czy mamy tutaj jakieś maski, które się jeszcze ruszają? Fu. Dobra. Jesteśmy na tej plaży. Nasz bohater. Idziemy dalej, tutaj są jakieś ciała. To jest pogruchotany rybak. Ten statek chyba spadł na jakąś, co to, jakaś osada rybacka? Coś takiego? Bo chyba ziomka zmierzyło trochę. Biedny. Ale za to złoto jest nasz. Dobrze. Tutaj mamy posępne serce. To jest jeden z naszych towarzyszek. Zobaczymy, czy żyje. Ma tu dziwną rzecz, którą zabrała ze statku, zobaczcie. Możemy po nią sięgnąć albo ją odsudzić. Ja w sumie jestem ciekaw, co to jest, bo ona ukrywała przed nami jakieś tajemnice. Nie ma tajemnic. Spróbujemy. A, chyba nie wyjdzie. I'm alive, yes. Thank you for the concern. And speaking of, how are we alive? Być może to była jakaś spektakularnie wykalkulowana boska interwencja. The divine tend to keep their interventions close to the chest. Though, I suppose it's not impossible. Co się stało z naszą znajomą Git? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Nie będę się tak wysuwał do przodu z żartowaniem jej. Nie lubię jej. Jak będzie, to będzie. Jak nie, to nie. Trudno. Lata mi to. Jak na razie. Jak na razie była straszną suką. Co teraz? First things first. We need supplies, shelter. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. No, to prawda. To może być problematyczne. Masz jakieś pojęcie, gdzie możemy być? No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. Dobra. Rozumiem, że chcesz trzymać się razem. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. No, coś w tym jest. Dobra, to ruszajmy z nią. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Więc to wydaje mi się, że trzeba troszkę gierkę podgłosić chyba, co? Przynajmniej głosy postaci leciutko i troszkę dźwięki otoczenia i efekty dźwiękowe, tak. O. Dobra. Powinno być lepiej chyba. W każdym bądź razie. Jeśli jest za cicho, to piszcie w komentarzach, czy coś takiego. A my będziemy poruszać się dalej. Tutaj mamy drewnianą beczkę, w której jest flet. Zobaczcie, chciałem oprócz skrzypiec mieć flet. Można go wyposażyć jako może drugą broń? Fu, broń, instrument? Nie, można mieć tylko jeden. Wchodzimy sobie na razie z fletem. Możemy na przykład zagrać coś na tym, tak po prostu?
Bardowska inspiracja. Pasywna. Włącza takie śmiercionośne. Jestem ciekaw, czy można zagrać na tym instrumencie jakoś. Dobra, na razie nie będziemy tego szukać, bo szkoda czasu. Tutaj mamy kolejnych biednych rybaków. Mamy też pożeracza intelektu. Są te takie muszczki, które spotkaliśmy w poprzednim odcinku. One służą łupieżcom umysłów. Tutaj mamy kolejnego biedaka. I ma jakiś list. Pachnący list. Mimo planu wody i rozmytego inkaustu, list wciąż jest czytelny. Zobaczymy sobie, co to. Przeczytaj. No, jest coś. Sy. Kocham cię. Widzisz, powiedziałem to. A jeśli spotkamy się jutro, powtórzę ci to i będę ci to powtarzać, aż się zestarzejemy i posiwiejemy. Zróbmy to. Ruszajmy do Wrót Baldura. Wiem, że to ryzykowne, ale tu też nie jest bezpiecznie. Ostatnie miesiące były niełatwe, ale kiedy jesteś przy mnie, zawsze jest mi trochę lżej. Zostaw swoją łódź i spotkajmy się na wzgórzu nad Starym Mostem. Zabierz ze sobą tylko to, co zdołasz nieść. Więcej nie potrzebujemy, nie spóźnij się. Całuję, Anna. No cóż. Chyba im się nie udało. Niestety. Niech obwiniają łupieżców umysłów. Albo mnie, bo ja ten statek tutaj rozbiłem. Przepraszam. Mamy wiadro z rybami. Rybia głowa. Weźmiemy, może kiedyś się przyda. Mamy plecak. Jakieś jabłka, woda, złoto. Złoto zawsze się przyda. I mamy szanty dla Suczej Królowej. To są jakieś piosenki. Jak chcecie, możecie sobie zatrzymać. Przeczytać, może nawet pośpiewać. Jak chcecie. Weźmiemy to sobie. Może się kiedyś przyda. Będziemy gdzieś tu szli dalej. W razie może tędy. Tutaj widzę, jakieś drzwi są. Więcej pożeraczy intelektu i tych nieszczęsnych rybaków. Puste butelki, ryba. Na razie to pozabieramy. Kurczę. Starożytne drzwi, które są zamknięte, to na razie. Co to jest? Krąg starożytnych sigili. A to jest chyba coś w rodzaju szybkiej podróży? Albo jakichś punktów nawigacyjnych. Mam na razie obóz i zarośnięte ruiny. Dobra. Uprowadzony plebejusz. To ten jest chyba ze statku. Aż tyle. Czy coś my tutaj mamy? Tak, patrzcie, mamy pożeracze intelektu. Pewnie trzeba będzie z nimi walczyć, co? Tak jak myślałem, pierwsza walka w tym odcinku. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Raczej nie powinno nam to sprawić problemu. To są jakieś niskopoziomowe, początkowe potworki, że tak powiem. Możemy spróbować użyć jakiegoś czaru. Pocisk wiodący na przykład. O. Oj, wbiliśmy nawet poziom, patrzcie. Fajnie, koniec tury. Niech on weźmie ten rapier. Osłabiający atak, zwód. Przywający atak użyjemy. No, nie wykończyliśmy go. Przynajmniej na razie. Na szczęście nie trafił. Ten sprintuje, czyli już nie będzie mógł atakować w tej turze. Dobra, to niech ona go zaatakuje. Chybiła. No cóż, dobra, koniec tury. Drugi padł. Tego już raczej nie zaatakujemy, ale możemy do niego podejść. Cholera. Dobra, i po nich. I przy okazji wbiliśmy poziom. Dobra. To możemy sobie zwiększyć go w takim razie.
Bard poziom drugi. No, dobra. Czyli tak. Możemy sobie wybrać nowy czar. I weźmiemy sobie może... Co to jest ciekawego? Heroizm Fala Gromu. Fala Gromu wydaje się fajna, albo Błysk Ferii. Wiecie co, weźmiemy sobie tą Falę Gromu, może przyda się jako jakaś umiejętność ofensywna na razie. Bo jedyną chyba, jaką mi się zdaje, że mamy, to jest to zjadliwe szyderstwo, które wybraliśmy sobie na początku. Czaru żadnego nie będziemy dostępować. Jedna postać zrobiona. Teraz jeszcze posępne serce sobie zlevelujemy. Ona też powinna mieć chyba jakiś czar nowy. Nie, a ona nic nie ma. Możemy tylko zmienić przygotowane czary. I szczerze... To ja bym sobie zmienił może tą tarczę w... A nie, to nie możemy mieć więcej leczenia ran chyba. Niż to jedno, które tu mamy. Myślałem, że będziemy mogli sobie więcej healii wziąć. Dobra, to niech zostanie tak jak jest na razie. Będziemy szli dalej. Teraz pytanie, czy tędy, czy... Tędy. Może pójdziemy tutaj na razie. A, czekajcie, tutaj mam jakiś kuferek. Tylko jak się tam... do niego dostać? A, tędy po prostu, dobra. I mamy tutaj olej precyzji. Pokryj broń, albo otrzymać premię plus 2 do testów ataku na olejoną broń. Fajnie. Mam tutaj jakiegoś łupieżca umysłów, który ma kolczastą bulwę i miksturę leczenia. O, się przyda. Zajdzie tu? No, około musi być. Poczekajcie, jestem ciekaw jednej rzeczy. Albo nie, dobra, nie będziemy się tam wracać. Chciałem zobaczyć, czy jakbyśmy wykonali stamtąd skok, który gdzieś tu jest, o, to czy zadałoby nam to obrażenia? Możemy spróbować stąd skoczyć, bo to jest trochę górka. Nie, nie sprint. Skok. To chyba nie było na tyle wysoko. Później to jeszcze przetestujemy. Zobaczmy, co mamy tutaj. Chyba nic. Balsamowiec. Możemy to zabrać? Tak po prostu? Blokowana receptura. Popiół balsamu. Zobaczmy to. Gdzie tutaj są receptury? Alchemia. Popioły, balsam. Sporządź ekstrakty, mam 3 sztuki tego samego składnika. Ekstrakty można łączyć ze sobą, aby wytwarzać podążne dekokty. I ten popiół balsamu... Myśmy 3 takich potrzebowali. Może znajdziemy gdzieś po drodze, zobaczymy wtedy, co to robi. To jakieś... O, tu jest nawet kapsuła, patrzcie, z tego statku. Istnieje ktoś wyszedł? Kto to jest? Astarion. A, to chyba jeden z kolejnych towarzyszy, których możemy zdobyć z tego, co kojarzę. I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Sam go zabij, wyglądasz na kogoś, kto umie sobie radzić. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. O, skurczysyn. Spadłowa. Zręczność, szybko się odturlaj. Zobaczymy, czy nam się uda. O, chyba nie. Kurde. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. Hmm? And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now,
I saw you on the ship, didn't I? Nod. Przyłóż elfowic główki. Nie wiem, czy nam się uda. Uda się. Haha. On też ma chyba tego tego robaka w głowie. Tak, tego pasożyta i dzięki temu możemy się z nim jakoś łączyć. Te robale łupiorstwo pomysłów połączyły nas. Odłóż, no to wszystko ci powiem. I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Cieszę się, że wszystko już sobie wyjaśniliśmy. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Dobra, możemy się przedstawić. So, do you know anything about these worms? Powiemy mu chyba prawdę, co? Albo nie. Wiem, że nie chcemy ich mieć w głowach. No. Of that much we can be certain. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Co, jaki masz plan? Well, getting out of here for a start. Then finding anyone who knows about these worms. I need an expert. Someone who knows how to control these things. Kontrolować, jak to się ich pozbyć. Well, yes, of course. But first things first. Dobra, weźmy go ze sobą, a mnie przyda się towarzystwo, może powędrujemy razem. I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Już są zaktualizowane, blady elf. O, i on też od razu poziom wbił. Astarion, łotrzyk, poziom pierwszy. Może się przydać. Zobaczymy, co on ma do zaoferowania nam. A, tyle. Zwiększył mu się poziom zdrowia i jakieś akcje dostał. Chytre zagranie. Dobra, akceptuj. W takim razie, no co, lecimy dalej. Razem z naszym nowym towarzyszem. Wróciliśmy. Czy to jest to miejsce, gdzie my wcześniej walczyliśmy? Nie, tędy byśmy chyba przeszli tam. Upierz co umysłów. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Nie jesteś wściekły, prawda? Yes, you feel hate, and you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind. Forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Skoncentruj się na jego myślach. Zobaczymy, czy nam się uda. I się udało, bardzo łatwo.
humans fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body, you can provide. Nie. To nie. Spróbujemy się wyrwać z tego jego umysłu. Nam się udaje. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Zamknij jego oczy na zawsze. Cóż, czasami trzeba. W trochę brutalny sposób, ale załatwione. No, nie wiem. Tutaj coś dalej mamy. Tu też mamy jakąś drogę na górę. Zobaczymy sobie, co tu jest. Krąg starożytnych sigili dalej. Coś się tu dzieje. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Dotknij symbolu. No, nie jest to chyba zbyt dobry pomysł. O. A hand? Anyone? Okej. Próbujemy go wyciągnąć? Kim jesteś? Just your average traveler stuck between realms. Pull me out, and we'll get properly introduced. Dobra, spróbujmy go wyciągnąć. Dobra, udało się. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. That's it. Go on. Keep pulling. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Nie przepraszaj, wszystko w porządku. Shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Nord Lloyd as well. Mniejsza znał Tiloidem. Jakim cudem utknąłeś w tym kamieniu? I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. So I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Przechyłem kontrolę nad statkiem, posadziłem go bezpiecznie na ziemi i wszystkich uratowałem. Vast burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but here you stand, so who am I to argue? Still, swashbuckling heroics aside, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region, were you not? Nie mógłbym tego ująć w bardziej odpychający sposób. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. No, z tym się chyba zgodzimy. By any chance, do you? A doctor?
surgeon. Uncannily adroit with a knitting needle. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt. But I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Trochę leczy podstawowe rany i schorzenia, ale obce pasożyty, obawiam się, że to za trudno. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? To brzmi jak dobry plan. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Mamy kolejnego towarzysza. Niejakiego Gale'a, który jest magiem poziomu pierwszego. Możemy mu od razu następny poziom wbić. Co tak też zrobimy. Okej. Okay. Możemy mu podklasę nawet zmienić. Ale nie wiem, czy jest sens. Nekromancja? Nie. Przywoływanie brzmi fajnie. Wywieszczenie. Uroki. Dobra, zostawimy go na razie na tym, co jest. Czary możemy mu dwa wybrać. Co tutaj jest ciekawego? Płonące dłonie. To sobie weźmiemy na pewno. Co tu jeszcze jest ciekawego? Tarcza, piórko spadanie, fałszywe życie. Błyskawiczny odwrót, przebranie siebie, kolorowy rozprysk, dłuższy skok. Wiecie co, weźmiemy sobie magiczny pocisk jako drugi po prostu. Potrzebujemy mocną ofensywę mieć. Tutaj możemy sobie przygotować i dzięki temu możemy sobie na przykład tłuszcz zamienić na te płonące dłonie. Dobra, załatwione. Okej, okay, to lecimy dalej w takim razie. Step by step. Tam na wprost jakaś świątynia, ale na razie pójdziemy może tutaj. Zobaczymy, co tu jest. O, proszę bardzo. Ta głupia baba. I widać, że ktoś ją złapał. Z pytanie, czy chcemy jej pomóc. Mądro się goblina. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Perswazja. Możemy ich zaatakować, możemy spróbować perswazją. Oszustwo. To stworzenie jest niebezpieczne, ja się nim zajmę, a wy zabierajcie się stąd. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oj, tylko my chyba robimy test z tym czarodziejem, ale i tak się udało. He's right. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. Sparaska potrzebuje leczenia. Gdzie znajduje się wasz obóz? Udało się. Ledwo, ale się udało. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful.
There are goblin traps everywhere. Goblin. Come. Enough gawking. Get me down. Powiedz proszę. Never. To co, zostawimy ją, co? W takim razie. Observe and listen. Ja bym ją zostawił. Niech tam sobie siedzi w cholerę. Dobra, może. Questionable intellect. Unsurprising. Release me, or enjoy a future as geich. Co oznacza geich? Mind flayers. The atrocities we are becoming. Stajemy? Nie ma dla nas nadziei, prawda? I know a remedy. Release me and I will share it. Chcemy ją wypuszczać. No dobra. Aha, nie udało się. No, niech sobie siedzi. Nie, więcej obrażeń musimy zadać tej podstawie. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. No, ty się do mnie przyłączysz, jak już. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. O czym właściwie jest ta szkółka? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a geich tadpole, we must report to Augustil for purification. Myślałem, że już masz lekarstwo przy sobie. Zwyczajne dziękuję byłoby na miejscu. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. Ale ona mnie wkurza. Masakra. Dobrze, będziemy podawać razem. Znajdźmy też kółkę. You are full up. Dismiss za dużo. Pozbądź się najsłabszego ogniwa. Nie ma mowy. Zaczekaj w moim obozie. Very well. But heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. No dobra, dobra, tam się utkaj. Okej, okay, możemy iść za nią. Możemy iść tutaj zobaczyć. A, tu jest ta świątynia. To tutaj może udamy się później, kiedy indziej. Gdzie my to jesteśmy? Tutaj. Dobra. Ile tam już to trwa? Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że w tym odcinku to na razie tyle. Znaleźliśmy nowych towarzyszy, uwolniliśmy tą głupią babę. Jeśli wam się podobało, to możecie zostawić jakąś ocenę, reakcję, subskrypcję, komentarz. Będzie mi bardzo miło. I możecie spodziewać się kolejnych odcinków już niedługo. I jak na razie to tyle. Hej.